O, Gdzie? teraz pan Tak? powie No. pan, tu jest ile pan głosów miał, jak na pana jedne obywateli głosowało? Wie pan, Dużo? dużo. Dużo. Nie spodziewałem się tyle, Nie powiem spodziewał szczerze. się. Pierwszy raz pan startował. Nie, już panu mówiłem, A startowałem. już Tak, startowałem dwa już. razy czy trzy tam. Raz startowałem, raz Raz startowałem. się nie udało, a Raz drugi raz startowałem, jeszcze. nie udało się. Specjalnie, wie pan, nie byłem z tego tytułu jakiś taki zły, niedowartościowany absolutnie. I drugim razem się. Drugi raz się udało i tak No jestem, i na służę razie jest swoim, pan. wie pan, Nie jak to. odmówił pan, bo czasami mogą być takie przypadki, że ktoś może, Odmówi? no, że może odmówić. Wybrali go, ale tak Wie pan, to jakiś nie ma sensu, dlatego niezdecydowany że był. no to po co? No to po co w ogóle startować? Po co No bo sobie tak łeb myślał, zawracać? że no, trzeba ileś tam kandydatów być, no to się zgłosi, tak Trzeba, nie proszę trzeba. pana, zawsze jakiś mieć, wie pan, kręgosłup i widzieć, czego się chce w życiu. I nie można tak sobie, wie pan, życia traktować jako taką zabawkę, tylko wie pan, jeżeli człowiek podchodzi poważnie i poważnie traktuje osoby, które w jakiś sposób no, go poparły, no to trzeba być konsekwentnym. No, mało tego, żeby być konsekwentnym, jeszcze starać się tak robić, żeby rzeczywiście, wie pan, było dobrze nam wszystkim. Prawda? No, zauważyłem, na komisjach też pan wtedy co pan zgłosił, to pan zgłosił, czy to pan już wcześniej ktoś tam to zgłosił, żeby burmistrzowi podnieść tam ten dodatek, ten cały. Nie, no ja, wie pan, Czy to to znaczy pan na ten. komisji oczywiście, że wie pan, Bo że tak nie przeuważyłem ja, dobrze. nie, ja byłem absolutnie za tym, dlatego że mając jeszcze, że tak powiem, za uszami tą sytuację, w której w Sejmie obniżono w ogóle generalnie Aha, to te, no, to da obniżki, jakieś wie tam pan, było. samorządowcom, to uważałem, że ta decyzja nie jest najlepsza. Ja jej nie popierałem z tego względu, że wie pan, jeżeli weźmiemy pod uwagę w tej chwili sytuację gospodarczą w ogóle w Polsce i jeżeli chodzi o rynek pracy, to w tej chwili rzeczywiście bezrobocie bardzo zmalało. Nie wiem, jaka od tego czasu, kiedy nastąpiła dobra zmiana, ludzi wyjechało, bo mówiło się o tym, że wszystkie te poprzednie władze doprowadziły do tego, że ludzie wyjechali, a ta władza miała spowodować, że oni wrócą. No ale nie dość, że nie wrócili, to jeszcze na tyle wyjechało, że w tej chwili nie ma kto w Polsce pracować. I No my ale to mamy, nie jest wie pan, mamy problem poważne. od teraz, to od ilu lat ludzie są, No to nie, nie. ciągle wyjeżdżają przed Wie, wojną, po ale wie pan, wojnie. ale nie, to że wjeżdżali, to tak, tylko że w tym momencie, wie pan, mamy sytuację, w której nie mamy rąk do pracy w Polsce, naszych rodzimych ludzi, prawda? Czekamy na to, że nas ktoś zasili, prawda? Bo własnych ludzi. Ja, proszę pana, pracuję też w firmie, gdzie mam potrzeby zatrudnienia ludzi. Powiem panu, że cały czas mamy uruchomione nabory pracowników Mało kto przychodzi. i rzeczywiście mało kto przychodzi. No. No, I co tak? ktokolwiek by nie przyszedł, jest zatrudniany, jest zadowolony później, prawda? Jest i No ale pracuje. czy pan jest zadowolony z tych ludzi, co przyjdą na. No, różnie jest z ludźmi, wie pan. Jedni są tacy, drudzy są No. tacy, różnie jest, no ale wie pan, no ale ludzie się w jakiś sposób potrafią, wie pan, włączyć, asymilować z tym, co Muszą się się nauczyć. dzieje. No, każdy musi się. I też jest różnie. Jednym, wie pan, jednym się podoba, drugim się nie podoba. To akurat jest charakter pracy, gdzie po prostu się pracuje w terenie. To jest tak zwana wyjazdowa i to jest taki troszeczkę szkopuł, dlatego że ludzie chcą być na miejscu. Chcą sobie iść do pracy, wrócić do pracy, Każdy mieć to musiał do blisko siebie. mieszkać. No a tutaj tam, gdzie ja Jest bardziej pracuję, taka terenowa to jest, wie robota. pan, to jest praca w ogóle w całej Polsce, dlatego się jeździ po prostu. Jest się poza domem co najmniej 2 tygodnie, prawda? To tak się. No, i tak się przyjeżdża na weekend i potem z powrotem znowu na 2 tygodnie. Ale pan to raczej ma na miejscu, bo pan tu mógł No i teraz. wie pan, no ja akurat jestem na miejscu, tak, no a wie pan, Rzadko pan na miejscu tak rzadko jestem. wyjeżdża. Wie pan, ja też wyjeżdżam, dlatego że muszę w jakiś sposób wiedzieć, co się dzieje w tych A miejscach to wtedy pracy, gdzie będzie mam pan swoje nieobecny na pracownicy. sesji czy na komisji. Wie pan, na razie się tak nie zdarzyło, więc tego nie Ale wiem. No. może się zdarzyć. Ale ten grafik pracy, jeżeli nie jest związany z jakimiś istotnymi, wie pan, terminami, gdzie muszę być, no to wtedy to może kolidować. Natomiast jeżeli ja sobie wybieram akurat wyjazd jakiś służbowy związany z tym, żeby skontrolować, co się dzieje na danym odcinku pracy, no to sobie mogę tak dostosować akurat Aha, ten bo okrąg sam dobowy, się prawda? pan. Tak. To w takim wypadku, bo nie ktoś tam panu pracodawca mówi, że ma pan jechać, tylko No nie, bo ja w pewnym stara sensie się jestem pan sam. pracodawcą też, wie pan, w tym akurat tam W sytuacji. tym wypadku jest pan sam pracodawcą. Tak. Nad sobą już pan nie ma za dużo. W zasadzie nie. To, No. nie. No to Dlatego też dobrze. taki komfort, wie No pan, to dobry pracy. komfort pan ma. No dobry, nie narzekam.